Jakieś ćwierć wieku temu okazało się, że jest pewna substancja, nazywa się monotlenek diwodoru, którą znaleziono w komórkach osób, które zmarły na raka. Po bardziej wnikliwym przyjrzeniu się temu tematowi okazało się, że ta substancja jest właściwie wszechobecna, a że skutki kontaktu z nią mogą być naprawdę przerażające. Że, kiedy ta substancja dostanie się do płuc, to powoduje śmierć. Że jest składnikiem kwaśnych deszczy. Że przyczynia się do procesu korozji. Że wykorzystuje się ją w elektrowniach atomowych. Że jest wykorzystywana, mimo swoich szkodliwych właściwości, jest wykorzystywana nagminnie przez przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy. Więc niespełna ćwierć wieku temu Nathan Zoner przeprowadził badanie wśród Amerykanów, pytając ich, czy ta substancja powinna zostać zakazana. 86% Amerykanów stwierdziło, że tak. 86% Amerykanów, którzy wzięli udział w badaniu Nathana Zonera, opowiedziało się za zakazaniem wody. Badanie podobne przeprowadził, chociaż w zupełnie innej kategorii, ale prowadzące do podobnych wniosków przeprowadził William Poundstone, tym razem na Brytyjczykach, pytając ich, czy za milion funtów zrzuciliby z klifu swoje zwierzątko, psa, kota królika, co tam mają w domu. Siedem procent Brytyjczyków powiedziało, że tak, niewiele. Okazało się natomiast, że jeżeli połączyć to pytanie z testem wiedzy ogólnej, to odsetek Brytyjczyków, którzy zamordowaliby swojego pupila za milion funtów, wzrasta dwukrotnie wśród osób, które mają małą wiedzę, na przykład historyczną. Oznacza to, że osoby, które mają wiedzę, są albo bardziej materialistycznie nastawione do życia, albo mają mniejszą wrażliwość na zwierzęta. Oznacza to natomiast również, że wiedza ma kolosalną wartość. Że to nie jest tak, że skoro możemy teraz wszystko sprawdzić w Google i mamy każdy fakt na jeden klik, ja jestem uzależniona od sprawdzania faktów. To jest taki gest, który często wykonuję, mówiąc: Nie wiem, zawsze robię to. E, okazuje się, że nawet mając tę wiedzę na wyciągnięcie ręki, ma wartość posiadanie wiedzy również w głowie. Dlatego, że jeżeli tej wiedzy nie mamy, jeżeli nie mamy solidnego ugruntowania merytorycznego, to nawet nie wiemy, co w tym Google wyszukiwać. E, powstaje wtedy zjawisko, które Poundstone określił zjawiskiem metaignorancji. Nie wiem, że nie wiem. I owszem, mogę sprawdzić, co jest stolicą Kolumbii, ale do tego muszę wiedzieć, że Kolumbia jest państwem i muszę wiedzieć, że każde państwo ma stolicę. Jeżeli tego nie wiem, nie wiem nawet o co zapytać. Więc kierując się absolutnym przekonaniem o wartości wiedzy, karierę dydaktyczną zaczęłam bardzo wcześnie. Już w przedszkolu, jako jedyne dziecko, które umiało czytać, czytałam dzieciom przygody Eusebiusza. Polecam lektura o poszukiwaniu własnej tożsamości. W szkole podstawowej za kasety magnetofonowe pomagałam koledze pisać wypracowania z polskiego, a za 5 złotych i pączka uczyłam angielskiego koleżankę z klasy. Potem uczyłam już tylko więcej i więcej, uczyłam angielskiego w bardzo wielu szkołach we Wrocławiu. Przez 9 lat prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uczyłam chyba wszystkiego: przekład, kultura, organizacyjna, marketing relacji, pragmatyka językowa, europejski dyskurs medialny. Co tylko, do końca przemówienia mogłabym wymieniać te przedmioty. A ostatnio dokonał się w moim życiu bardzo duży przełom. Teraz zajmuję się dydaktyką muzyczną. I nie po to to mówię, żeby wam pokazać, jak ja tu jestem wszechstronna, ilu to ja rzeczy uczę i na ilu rzeczach się znam, tylko po to, żeby w ten sposób wprowadzić was w to, jak ważna jest dla mnie nie tylko sfera nauczania, ale też sfera nauki. Bo, żeby tych wszystkich rzeczy uczyć innych, musiałam ich najpierw nauczyć się sama. I w tym procesie obserwując zarówno siebie, jak i moich uczniów, zaobserwowałam, że można nauczyć się wszystkiego, przestrzegając siedmiu prostych zasad. Pierwsza z tych zasad jest taka, że musimy mieć cel. I to brzmi, jak Truizm, to na pewno słyszeliście 100 tysięcy razy, że jasny, precyzyjny cel. Prawda, ale ten cel musi być też dopasowany do Waszych konkretnych potrzeb. Prowadząc szkołę muzyczną dla amatorów, e, mamy naprawdę całą plejadę celów, cały przekrój przez wszystkie możliwe cele, e, jakie można mieć, podejmując się nauki gry czy śpiewu. Można chcieć uwolnić swój wewnętrzny krzyk. Można chcieć śpiewać kołysanki dzieciom, można chcieć zaśpiewać na własnym ślubie albo zagrać na ślubie siostry, można chcieć się przygotować do szkoły muzycznej, można chcieć zagrać swój ukochany utwór tak po prostu dla siebie, dla przyjemności, a można chcieć odkurzyć stare pianinko, które gdzieś tam zarasta pajęczynami. Każdy z tych celów jest inny, bo każda osoba jest inna. I tu przechodzimy do drugiego punktu, metoda. Metoda musi być dopasowana do konkretnego celu. Bo jeżeli ktoś chce się nauczyć grać swój jeden ukochany utwór, to czy ja mogę mu powiedzieć, że słuchaj, ok, zrobię to dla ciebie, nauczę cię grać ten utwór, ale najpierw przez pięć lat będziemy ćwiczyć gamę skalę i wprawki? No nie mogę. Mogę nauczyć go. Sprawności manualnej, która jest mu potrzebna do wykonania tego utworu, na podstawie tego utworu. Czy jeżeli ktoś przychodzi na lekcję śpiewu, żeby uwolnić swój wewnętrzny krzyk, to czy ja mogę powiedzieć: OK, uwolnimy twój wewnętrzny krzyk, ale najpierw murmurando? No nie. I teraz coś, co może jest bliższe waszym doświadczeniom. Każdy z Was zna jakiś język czy jakieś języki obce, więc każdy z Was w którymś momencie życia rozpoczynał naukę języka obcego. I każdy z Was, idąc zakład, zaczynał od odmiany czasownika być przez osoby, kolorów, mebli, pomieszczeń, części ciała i innych tego typu. Teraz. Możecie mieć różne cele w nauce języków, ale bardzo często celem jest dogadać się, móc poznać nowych ludzi, móc pojechać na wakacje i gadać z innymi turystami, móc porozmawiać, nie wiem, ze studentami z wymiany. Jak często poznając nowego człowieka, opowiadacie mu, że tu mam głowę, tu mam kolano, a tu mam brzuch? Mi się nie zdarzyło. A jak często mówicie, cześć, jestem. Patrycja, Janek, Wojtek, ktokolwiek. I mam trzy pokoje: kuchnię i garaż, a w moim pokoju na środku leży dywan, a w rogu stoi biurko. Ja nigdy. To oznacza, że coś jest nie tak ze sposobem skonstruowania kolejności przekazywania treści w nauczaniu języków obcych. Że być może bardziej przydałyby Wam się zwroty takie jak poproszę drinka, albo ile kosztuje coś, albo chciałbym dojechać gdzieś, albo czym się zajmujesz i skąd się tu wziąłeś, ale nie, bo przecież czasy trzeba przerabiać po kolei. A skąd się tu wziąłeś, to jest jakiś tam czas przeszły, czy jakiś present perfect, czy jakieś coś, więc do tego dochodzi się po trzech latach nauki. Więc po trzech latach nauki możecie poznać kogoś na wakacjach i zapytać, hej, skąd przyjechałeś? Drugi, drugi sekret skutecznej nauki, metoda dopasowana do celu. Trzeci sekret to prawo do nieumienia. Danie sobie prawa do nieumienia, i to jest chyba w tym wszystkim, w całej tej nauce najtrudniejsze, i to jest coś, z czym ja osobiście miałam największy problem. Że z moim perfekcjonizmem ja przychodziłam na lekcję czegokolwiek nowego i ja po prostu miałam to umieć. I myślę, że nie jednej osobie na tej sali jest to uczucie nieobce: że przychodzicie na lekcję czegoś i złościcie się na siebie, że tego czegoś nie umiecie. No nie umiecie. No i co z tego wynika? Wynika z tego to, że nie umiecie. I że jesteście już o krok do przodu, bo wiecie, że nie umiecie, i o kolejny krok do przodu, bo właśnie przyszliście na lekcję, żeby to zmienić. Więc zamiast robić, o matko, nie, nie udało mi się, nie pamiętam tego słówka, zły dźwięk, w ogóle cokolwiek. Okażcie sobie trochę cierpliwości, trochę wyrozumiałości i przypomnijcie sobie, jak to było pierwszy raz za kierownicą, albo jak to było na pierwszej lekcji nowego języka. Albo jak to było, jak pierwszy raz wzięliście długopis czy pióro do ręki, żeby postawić pierwsze koślawe szlaczki. Też nie umieliście, ale nie stwierdziliście wtedy, że nie, ja nie nadaję się do pisania, ja nie umiem po prostu moja ręka nie ogarnia tutaj prowadzenia pióra. A nie stwierdziliście tak, bo byliście wtedy dziećmi, a dzieci mają taką cudowną cechę pozwalania sobie na nieumienie. Pozwalania sobie na eksperymentowanie, na popełnianie błędów i nauczenie się na drodze tych błędów. Jeżeli dacie sobie to prawo jako ludzie dorośli, otwieracie przed sobą tą ogromną przestrzeń właśnie do eksperymentowania, a na drodze eksperymentu nauczycie się najwięcej. Sekret czwarty to mądre powtarzanie. Jeżeli to jest błąd tak często powtarzany, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, to Mówisz o tych 10 tysiącach godzin, że jak coś robimy przez 10 tysięcy godzin, to stajemy się w tym ekspertami, co nie do końca jest prawdą i to już wiadomo, że te 10 tysięcy godzin działa wtedy, jeżeli jest to 10 tysięcy godzin świadomej, mądrej praktyki. Jeżeli przez 10 tysięcy godzin będziecie powtarzać listę słówek, zaczynając od pierwszego i zacinając się na 27, to po 10 tysiącach godzin będziecie ekspertami w zakresie znajomości 26 słówek. Więc jeżeli zaczynacie się na 27, zacznijcie kolejny etap nauki od tego właśnie. Nie wracajcie do pierwszego. Jeżeli przygotowujecie przemówienie, to nie, za, nie starajcie się go zapamiętać za każdym razem, zaczynając od pierwszego akapitu, bo skończy się na tym, że pierwszy akapit opanujecie do perfekcji, każdy przecinek, każdy oddech. Drugi w miarę. Trzeciego już nie będziecie pamiętać. Mądre powtarzanie, a nie intensywne powtarzanie. Sekret czwarty to czas akomodacji, mój ulubiony sekret. Czas akomodacji oznacza, że pewne rzeczy, mówiąc kolokwialnie, muszą się w głowie uleżeć, i że czasami najlepszym sposobem na nauczenie się czegoś jest zrobienie sobie przerwy w nauce. Że czasami trzeba po prostu położyć się, spać albo wyjść na spacer. Albo nie dotykać tego pianina przez miesiąc, bo po prostu mamy go już dosyć. I może się okazać, że po tej drzemce, czy po tym spacerze, czy po tym miesiącu bez pianina, umiemy więcej niż przed tą przerwą. Mówiąc mniej kolokwialnie, chodzi o strukturalizację wiedzy, chodzi o utrwalenie tych nowych połączeń neuronalnych, które tworzą się w naszym mózgu w procesie nauki. Sekret kolejny. To, chociaż jeszcze zanim przejdę do tego kolejnego sekretu, to jeszcze pozwolę sobie na małą anegdotkę, jeśli chodzi o czas akomodacji. Czas akomodacji oznacza również, że nasze ciało uczy się szybciej niż nasza głowa. I ja, ja jako dziecko byłam bardzo niesprawna. Dla mnie lekcje WF-u były absolutnie traumatycznym doświadczeniem. Jak trzeba było przeskoczyć przez kozła, przez skrzynię, to po prostu kończyło się płaczem, a nie próbą wykonania tej czynności. I zaczęłam odkrywać możliwości mojego ciała jakieś trzy lata temu. Po prostu trafiłam na dobrych trenerów, którzy wiedzieli, co ze mną zrobić. I po trzech, a właściwie po trzech i pół roku regularnych, intensywnych, wymagających treningów, nadal jestem na etapie, że kiedy mój trener zadaje mi ćwiczenie, który mam wykonać po raz pierwszy, ja że to, to jest nie do ogarnięcia. Nie ma szansy, ja tego nie zrobię. Po czym robię to i robię to bezbłędnie. Moja głowa jeszcze się nie nauczyła tego, co umie moje ciało. Um, a przechodząc do kolejnego sekretu, kolejny sekret to proces. Pokochanie procesu nauki. Jeżeli będziecie myśleć tylko o celu. To proces, który czasami jest długotrwały, tak jak proces nauki języka obcego, będzie dla Was prawdziwą udręką. Będziecie oceniać sens tego procesu tylko z perspektywy postępów, które robicie. Ale jeżeli okaże się, że historia USA to jest w ogóle zbiór ciekawych opowieści, którymi można się podzielić z innymi, albo okaże się, że lekcja muzyki nie musi polegać na żmudnym odgrywaniu melodyjek, tylko na muzykowaniu wspólnie z nauczycielem, albo śpiewaniu wspólnie z nauczycielem, to wtedy na tą lekcję idzie się z przyjemnością. Wtedy nie myślimy tylko o celu, wtedy myślimy ale fajnie, znowu idę się czegoś nauczyć. I sekret ostatni, priorytety. I właściwie w tym punkcie chciałam powiedzieć najwięcej, bo, bo on jest Fundamentalny dla procesu nauki i w zasadzie jest najlepszym podsumowaniem wszystkiego, co dzisiaj powiedziałam. Miałam więc powiedzieć więcej, miałam powiedzieć bardzo dużo, ale nie zdążyłam tego przygotować, bo uczyłam się grać na pianinie. Dziękuję.